informatyka kwantowa to jest dziedzina fizyki, która wykorzystuje paradoksalne zjawiska, które obowiązują w świecie atomów, fotonów i cząstek elementarnych, do zagadnień praktycznych. Głównie to dotyczy zagadnień przetwarzania informacji. I takim koronnym osiągnięciem informatyki kwantowej jest kwantowa kryptografia, która pozwala na takie szyfrowanie wiadomości, których nikt nie może odszyfrować, bo odszyfrowanie zapisu informacji za pomocą metod kwantowej kryptografii musiałoby być związane ze złamaniem praw fizyki, a nie ze złamaniem kodu. To normalne szyfrowanie, w normalnym szyfrowaniu łamiemy kodę. Tutaj jakby szyfrujemy za pomocą praw fizyki i w związku z tym takie kody kwantowe są nie do złamania. I prowadzimy właśnie głównie badania tego typu, jak również część naszych badań jest związana z ewentualnością, że kiedyś powstaną tak zwane kwantowe komputery, którym być może uda się prześcignąć wszystkie komputery dotychczas wymyślone przez ludzkość. I to będzie najdoskonalsze narzędzie. I co jest istotne, z racji właśnie tej potężnej pozycji w Polsce naszego ośrodka w dziedzinie kwantowej informacji, to właśnie przy Uniwersytecie Gdańskim powstało Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej. Jego siedziba jest w Sopocie na ulicy Andersa i tam mamy zespół około kilkudziesięciu młodych naukowców zatrudnianych z grantów, czyli pieniędzy zdobytych na podstawie przedstawionych projektów naukowych, którzy bardzo intensywnie pracują nad rzeczami, które pchają tą dziedzinę ciągle naprzód. I ponieważ kwantowa informacja jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa, no to studiowanie u nas akurat w tym kierunku no, jest czymś absolutnie optymalnym. Posiadamy olbrzymie kontakty międzynarodowe i wyjazd z naszego ośrodka do innego ośrodka na staż podoktorski czy w ramach doktoratu jest jest rzeczą oczywistą. No i oczywiście też posiadamy olbrzymie, jak na polskie warunki, fundusze dla doktorantów staży podoktorskich i na prowadzenie badań. W zasadzie no, można powiedzieć, że jak do tej pory nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni pieniędzmi na badania. W momencie, kiedy jeden projekt się kończy, zdobywamy następny i cały czas nasze badania są dobrze finansowane. I oczywiście coś takiego się przekłada również na rozwój magistrantów, rozwój doktorantów.